Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie tego poranka. To już trzeci dzień, jak się spotykamy. Posłuchajmy dzisiaj słów z Księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczono na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł i powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Dzisiaj u proroka Izajasza widzimy cudowny obraz o tym, że Bóg zedrze zasłonę z naszej twarzy. Właśnie tę zasłonę, która sprawia, że nie kontaktujemy się ze sobą, że nie możemy się ze sobą spotkać, że nie możemy sobie spojrzeć w twarz, zobaczyć, co się kryje w Twoich oczach, w oczach mojego rozmówcy i w oczach tego najważniejszego rozmówcy, Boga, który także pragnie odsłonić przede mną swoją twarz. W kolejnym dniu Adwentu pomyśl, co w Twoim życiu jest taką zasłoną, która nie pozwala Ci wejść w relację z drugim człowiekiem, spotkać się z Nim, czy wejść w relację z Bogiem. Spróbuj dzisiaj to ponazywać. Co jest taką Twoją zasłoną? Panie Jezu, Ty, który jesteś światłem świecącym w ciemnościach, Ty, który rozkazujesz wszelkim ciemnościom, aby zajaśniały, proszę Cię, wkrocz teraz w moje serce, wkrocz teraz w serce mojej siostry, mojego brata i rozkaż ciemnościom, wszelkim zasłonom, które w nas są, aby zajaśniały światłem, aby one opadły. Jezu, proszę Cię, niech w tych ciemnościach, w tych zasłonach, w których jesteśmy, zajaśnij blask Twego światła. Niech tak się stanie. Amen. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie na dzisiaj to weź coś do pisania i zapisz sobie, co Ci dzisiaj najbardziej przesłania Pana Boga i drugiego człowieka. I zostaw tylko tyle, tylko te, których chciałbyś się pozbyć w ten Adwent. Resztę przekreśl. Dobrego dnia.